Hejka, piąta godzina, koniec roboty. No, ostatnich chyba 4 godziny niestety w takim deszczu, masakra, mam nawet wodę w plecaku, kapie z niego, nie wiem czy to widać, ale można by go wyciskać. No, męczący dzień, słuchajcie, dzisiaj taka nuda, po prostu tutaj pracowaliśmy. Zaczęliśmy na gruszkach i teraz jabłka, pewnie przyszły tydzień to będą jabłka. Idę szukać dorędy, gdzieś tutaj była przed chwilą, ale jechała w tamtą stronę, a ja mam rower tam, a dorenda nie ma roweru, więc musi ją ktoś podrzucić do drugiego sadu samochodem. Jeszcze chciałem wam tylko pokazać, tutaj jechaliśmy traktorkiem i jest już taka wilgotna trawa, bo już od kilku dni tak intensywnie pada, że po prostu strasznie to rozjeżdża. A w zeszłym roku, jak myśmy już pojechali do Polski, to podobno tak tu padało, że już nie mogły tutaj traktorki wjeżdżać, po prostu było, ziemia była dosłownie jak galareta. Nie dało się tędy przejechać i część jabłek musiało zostać na drzewach, nie zdążyli ich zebrać. O nic. Nie lubię być taki mokry po prostu. Te ubrania, to wszystko jest do D. To nic nie działa. Znaczy to działa wszystko przez godzinę, ale potem robi się wszystko w środku mokro, jest strasznie nieprzyjemnie. No i wygląda na to, że się znalazła dorenda. To co ona tam robi? Co tu robisz? Jedzie pan do sadu gruszkowego? Jadę. Mogę jechać? Proszę. Brygadzista mnie zabrał, nie innych, zabrał tu samochodem, a potem pojechał do domu wcześniej. Aha. Teraz nie mam transportu. Muszę jechać rowerostopem. Ja nie wiem, czy ja... Tak nie ruszę do renda, trzymając ja kamerę. Ręką, to trochę będzie trudne. No, siedzisz? Ha? Siedzisz? No, to był problem z ruszeniem. Ale chyba jedziemy, tak? Tak. Siedzisz tam? Aha. No to pofilmuj coś. Ja nie mam wolnej ręki. A, okej, okay. Dorenda, słuchajcie, nie ma wolnej ręki. Ja mam jedną wolną rękę. Ale lepiej trzymaj kierownicę. Tam, ja jestem tak wyćwiczony w jeżdżeniu jedną ręką jak nigdy, że mogę jechać bez nawet trzymania. Ale może nie będę teraz próbował. Słuchajcie, w zeszłym roku byliśmy nad morzem, strasznie wiało i tak po prostu pomyślałem, że domontuję wam dzisiaj troszeczkę tego morza, bo tam chyba też za dużo nie gadaliśmy, bo po prostu i tak by się żaden dźwięk nie nagrał. Także my wracamy do domku. Trzeba będzie zjeść obiad, wykąpać się, przebrać się w suche ciuchy. Oczywiście zahaczymy o sklepik, bo trzeba dzisiaj nabyć jakieś napoje wyskokowe, bo dzisiaj sobota, imieniny kota, przypominam. Może jakieś grzane wino. Tam grzane wino. Pasuje do pogody. Piwko. No, zobaczymy co. To co, dorenda, żegnamy się z widzami, nie? Pa, pa, pa! I zobaczcie, jak było nad morzem. Tu! Dorenda! Ja! Gdzie jesteśmy? Na plaży! Czemu tak wieje? Pewnie, tam jest niskie ciśnienie, a tam jest wysokie ciśnienie. Przez ten wiatr się zrobiło strasznie zimno, no. Chociaż jest środek lata. Tak. Ale niektórym to nie przeszkadza, bo pływają tutaj na windsurfingach, na kitesurfingach, puszczają ladawce i takie tam. A oni mają pianki, ale tam trochę dalej dzieci bez pianek się kąpały. Tak, ale i tak pewnie tego nie usłyszycie, bo wiatr jest za duży.
Dzisiaj jest wywieszona flaga czerwona, co oznacza, że nie wolno się kąpać, ale można pływać na tych sprzętach. Co to jest, Dorynda? Bitterball. To jest, w środku jest taki mięso, taki sos mięsny. To jest bitterball. Mhm. Bitterball. Bitterball, tak? Mhm. Co jest w środku? Sos z mięsem? No, taki sos z mięsa. Mhm. Mniej więcej tak to wygląda. Smażone. Smażone. Bardzo smaczne, można jeść z musztardą. Masz te tenisy na dół?